Zanim przejdziemy do dzisiejszych gierek, to sprawdźcie koniecznie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj, widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Po pierwsze dlatego, żeby nie przegapić żadnych nowych gier na wasze telefony, a po drugie dlatego, że lecimy po 1 200 000 subów. To teraz już oficjalnie, siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mobilnego grania, czyli serii, w której pokazuję wam najlepsze i najciekawsze gry, oczywiście na wasze telefony. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, pokażę wam 4 nowe super gierki, które warto, żebyście mieli na swoim telefonie, ale zanim do tych gier przejdziemy, to standardowo w dzisiejszym odcinku ktoś z was zgarnie kartę podarunkową do wydania w sklepie Google Play o wartości 50 zł. Żeby mieć szansę na zgarnięcie, wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę i spróbujemy dobić tutaj powiedzmy 15 000 lajków. Po drugie, zasubskrybujcie mój kanał i walniecie obok dzwoneczek, ale to mam nadzieję już dawno robicie. I w końcu po trzecie, w komentarzu pod tym filmem zaproponujecie tytuł gry, którą chcielibyście, abym pokazał w kolejnym odcinku. Jeśli w kolejnym odcinku to wasz komentarz i wasza gra po prostu się pojawi, to taka karta trafi w wasze ręce. A jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu, to jest nim Szymon Górny z tym oto komentarzem, w którym zaproponował dość prostą gierkę o nazwie Dot to Dot. Ale zanim do niej i do pozostałych gier w dzisiejszym odcinku przejdziemy, to jeśli lubicie trochę bardziej rozbudowane gry mobilne i przeglądarkowe, to koniecznie wpadnijcie na platformę gtarcade.com, do której link jest oczywiście podany w opisie. Jest to platforma, na której zupełnie za darmo będziecie mogli pograć tytuły znajdujące się w top listach na przykład sklepu Google Play, takie jak Legacy of Discord, League of Angels czy Rangers of Oblivion. Na tej platformie znajduje się naprawdę sporo gier mobilnych i przeglądarkowych, w które możecie grać albo bezpośrednio z poziomu przeglądarki, albo ściągając na wasz komputer aplikację o nazwie GT Arcade Desktop. Po ściągnięciu tej aplikacji rozgrywka będzie dużo szybsza, dużo płynniejsza, no a przez to dużo bardziej przyjemna. Co więcej, rejestrując się z linku podanego w opisie, od razu na start otrzymacie bardzo ciekawego giftpacka z rzeczami, które na pewno wam się przydadzą, także zerkajcie do opisu, wbijajcie na GT Arcade, a póki co lecimy dalej. Pierwsza gra w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, już nam się uruchomiła i jest to gra o nazwie Parkour Rush PvP. Po naciśnięciu przycisku play, jak widzicie, pojawiamy się już na mapie i zwróćcie uwagę, że w tej grze jesteśmy jakimś ziomkiem siedzącym w kociołku i do tego trzymającym w rękach jakiś młot. Nie jest to, moi drodzy, byle jaki młot, bo tym młotem będziemy się w tej grze poruszali. Nie jest to, moi drodzy, autorski pomysł tej gry, bo takie sterowanie było już kiedyś w jakiejś innej gierce, ale zwróćcie uwagę, o co w tej grze chodzi. Tutaj mamy jakiś tutorial, który pokazuje nam, jak w tej grze skakać. Ja mniej więcej wiem, jak to zrobić. Musimy teraz palcem w dół pociągnąć, okej, prawie się udało. Robimy tak, teraz szybciutko tak i pięknie. Jak widzicie, udało nam się pójść kawałek dalej. Prawie spadłem, ale jeszcze, moi drodzy, się trzymam, no i możemy sobie iść dalej. Generalnie sterowanie jest bardzo proste. Po prostu kręcąc palcem po ekranie, jak widzicie, obracamy nasz młot. Gdy kręcę w prawo, młot idzie w prawo, gdy kręcę w lewo, młot idzie w lewo. No i przy pomocy tego młota możemy po prostu się poruszać. Tutaj pewnie będę musiał znowu podskoczyć. A może i nie, wiecie co, pomogłem sobie tutaj tym kartonem. Czy dam radę na niego wejść? Chyba powinniśmy dać radę. Musimy to teraz szybko zrobić, jak widzicie, pięknie się udało. No, sterowanie w tej grze jest dość specyficzne, trzeba się go będzie nauczyć, ale już wam pokazuję, o co chodzi. Mamy tutaj, jak widzicie, skrzyneczkę. Tą skrzynkę moglibyśmy zdobyć, a właściwie rzeczy z niej moglibyśmy zdobyć, gdybyśmy obejrzeli reklamę, ale ja nie chcę tego robić. Udało mi się dojść, jak widzicie, do mety, udało mi się przejść poziom. Pod koniec poziomu dostajemy gwiazdki, ja niestety dostałem tylko jedną gwiazdkę, bo trochę za długo to trwało. To był, moi drodzy, pierwszy tryb w tej grze. Tryb wydaje mi się trochę mniej interesujący od tego, który teraz wam pokażę, a drugi tryb nosi nazwę PvP, czyli Player vs Player. Po wejściu w PvP odpala nam się kilka różnych trybów. Ja niestety mam póki co dostępny tylko pierwszy tryb o nazwie Race in Box. Żeby wziąć udział w danym meczu, musimy wykorzystać, moi drodzy, 20 tych bateryjek. Ja w tej chwili w lewym górnym rogu, jak widzicie, mam ich 100, więc możemy sobie kliknąć play. No i poczekamy, aż gra dobierze nam tutaj przeciwników. Okej, moi drodzy, jakiś pierwszy ziomek już jest. Zwróćcie uwagę, że on nie ma kociołka, tylko on chyba siedzi w telewizorze. Do tego ma również nie młot, tylko jakiś znak. Te skiny również można edytować. Wow. Ten jaki kozek, zwróćcie uwagę. No ale nieważne, mamy, słuchajcie, dwóch przeciwników. Jak widzicie, mecz się zaraz rozpocznie i będziemy zaczynali wyścig o to, kto pierwszy dojdzie do mety. Osoba, która jako pierwsza dojdzie do mety, wygrywa. Teraz, słuchajcie, tak się rozpędziłem, że wydaje mi się, że nie powinienem mieć żadnego problemu. Nawet nie mam pojęcia, gdzie są moi przeciwnicy. Chociaż zwróćcie uwagę, że możemy to zobaczyć, patrząc na ten pasek w górnej części ekranu. Ja już powolutku zbliżam się do mety. Zobaczymy, czy uda mi się być tam jako pierwszy. Wydaje mi się, że raczej tak, mamy taką przewagę, że przeciwnicy na 100% nas już, słuchajcie, nie dogonią. Doszliśmy do mety, gierka się zatrzymała, mamy w tym momencie podsumowanie, no i jak widzicie, otrzymaliśmy tutaj nagrody. Zestawy można oczywiście kupić, ale można też odblokowywać pojedyncze rzeczy. Mamy tutaj, jak widzicie, wszystkie te przyrządy do poruszania się, tutaj mamy wszystkie skiny, tutaj mamy, jak widzicie, wszystkie te
nazwijmy to kociołki. I to wszystko, moi drodzy, możemy wygrać w Spin Machine. W tym momencie mój bohater, jak widzicie, zmienił wygląd. Mogę sobie go w każdej chwili tutaj również edytować. No póki co nie mam tego zbyt dużo odblokowanego, ale mam, jak widzicie, wózek, mamy bębenek, no i mamy ten podstawowy kocioł. Na tym ta gierka, moi drodzy, polega. Gierka moim zdaniem jest bardzo ciekawa. Gra w nią jeszcze dosyć mało ludzi, więc macie szansę być pierwsi. Jeśli chcielibyście w to zagrać, to link standardowo znajduje się w opisie. Druga gra w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, już nam się uruchomiła i jest to gierka, którą właśnie zaproponował Szymon w komentarzu pod ostatnim filmem. Jest to, moi drodzy, gierka dość prosta, bardzo taka, powiedziałbym, rekreacyjna, relaksująca i zwróćcie uwagę, o co w niej chodzi. Mamy tutaj, jak widzicie, kropeczkę, od której zaczynamy i po naciśnięciu palcem na ekran linia zaczyna, słuchajcie, lecieć. Ta linia to jest tak naprawdę ołówek, którym musimy zamalować cały obrazek, łącząc ze sobą kropki. Łączenie kropek to jest, moi drodzy, główny motyw tej gierki i naszym zadaniem jest naciskanie na ekran w odpowiednim momencie. Gdy naciśniemy za szybko, czyli gdy nie będzie ten ołówek w tym kółku, no to niestety stracimy życie. Ja to życie, jak widzieliście, już straciłem. Mam w tym momencie dwa życia, które są widoczne w lewym górnym rogu, ale jeśli uda nam się prawidłowo, moi drodzy, trafić, uda nam się trafić idealnie w środek, to otrzymujemy dodatkowo bonusy. Mamy w górnej części informację, ile kropek musimy na danym poziomie połączyć. Mamy w tym momencie 24 z 31 kropek, także już niewiele nam zostało. No i po połączeniu wszystkich kropek zobaczymy oczywiście, co to za przedmiot, co to za obiekt udało nam się zakreślić. Mamy teraz, jak widzicie, chyba jakieś drzewo, tak mi się wydaje. Dokładnie, mamy jakieś drzewo, które to, uwaga, po naciśnięciu ponownie palcem na ekran pojawi się na naszym świecie. Tak, ten świat w tym momencie się prezentuje. Zwróćcie uwagę, mamy The Little Park, czyli jakiś mały park, który udało się po przejściu trzech poziomów w całości zapewnić. Na tym, moi drodzy, ta gierka polega. Gierka nie jest jakoś specjalnie mocno rozbudowana, ale gra się naprawdę całkiem przyjemnie, także jeśli chcielibyście w nią pograć, to link oczywiście standardowo w opisie. Kolejna ciekawa gra w dzisiejszym odcinku nosi nazwę Gibbet's Bowmaster. Jest to, moi drodzy, gierka, jak widzicie, w języku polskim i jest to gierka, w której naszym zadaniem jest ratowanie życia tym wisielcom. Przed chwilą, wbrew pozorom, udało mi się uratować mu życie, chociaż wyglądało to tak, jakbym prawie w niego trafił, ale zwróćcie uwagę, że każdy wisielec ma nad swoją głową tutaj pasek życia i jeśli uda nam się przeciąć inny tak, żeby go uratować, no to super, a jeśli niestety w niego trafimy, no to nie najlepiej. Im dalej będziemy, tym oczywiście poziomy będą coraz trudniejsze. Na tej poprzedniej planszy myślałem, że nie udało mi się ich uratować, ale chyba wygląda na to, że daliśmy jednak radę. Jak widzicie, w górnej części ekranu mamy w tym momencie 8 punktów. No i zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy. Teraz, jak widzicie, udało się tutaj jednego ratować. Musimy strzelić teraz dobrze tutaj. Również się udało, tam mam jeszcze jedną gwiazdkę, której niestety nie zdążyłem zdobyć. Ale na tym właśnie ta gierka polega. Tutaj udało się uratować dwóch na raz. Tutaj również, także jak widzicie, idzie to bardzo dobrze. I powiem wam szczerze, że gierka jest tak prosta, że aż gra się w nią naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mamy tam, aha, na dole jakąś łódź podwodną, chyba ratunkową. Oj, zaraz ten straci całe życie, uwaga, musimy go uratować. Ajajaj, za lekko. No i niestety teraz, jak widzicie, poleciał do nieba. A więc mamy game over. W tej grze, moi drodzy, możemy zmieniać wygląd tych bohaterów. Jak widzicie, tych ubrań jest tutaj całkiem sporo. To wszystko możemy sobie kupować, a właściwie losować, bo w lewym dolnym rogu, jak widzicie, mamy kostkę, którą możemy wylosować jedną z tych rzeczy. Ja mam niestety póki co tylko 80 gwiazdek, więc nie dam rady wam tego pokazać, ale jeśli gierka by wam się spodobała, to możecie przetestować to sami, grając w nią po prostu na swoim telefonie. I tak oto, moi drodzy, dochodzimy do ostatniej, powiedziałbym, gierki, ale chyba bardziej aplikacji zatytułowanej Anti-Stress. Jest to, moi drodzy, aplikacja, która, jak sama nazwa wskazuje, ma was odstresować. Aplikacja będzie was odstresowywała poprzez różne minigierki, które w tej aplikacji się znajdują. Już wam pokazuję, o co chodzi. Na przykład mamy tutaj, jak widzicie, przycisk, który możemy sobie klikać. To powinno być dla nas odstresowujące, relaksujące i sami musicie ocenić, czy takie wciskanie przycisku jest dla was na przykład satysfakcjonujące. U góry mamy inny przycisk, który możemy naciskać, a na dole dodatkowo mamy, jak widzicie, takie przyciski, które po naciśnięciu delikatnie się, tak powiedzmy, rozlewają. Kolejną przykładową minigierką jest, jak widzicie, tablica oraz kreda, którą możemy po tej tablicy mazać. Jest to, słuchajcie, całkiem fajnie zrobione. Aplikacja, mimo tego, że nie wygląda może zbyt nowocześnie, to szczerze mówiąc jest bardzo, bardzo wciągająca i faktycznie, jeśli macie zły dzień, jeśli chcecie się odstresować, to ściągnięcie tej aplikacji i pogranie w tej minigierki może być dobrym pomysłem. Tak jak mówię, tych minigierek jest tutaj, jak widzicie, całe mnóstwo. To są minigierki darmowe, dalej mam jeszcze różne minigierki płatne i to jest tak naprawdę wszystko to satysfakcjonujące zebrane w jednym miejscu. I tak oto, moi drodzy, doszliśmy do końca dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że gry, które w dzisiejszym odcinku wam pokazałem,
kazania wam się spodobały. Mam nadzieję, że znaleźliście chociaż jedną dla siebie. Przypominam, że w opisie macie linki do wszystkich aplikacji, a jeśli film wam się spodobał, to strzelcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych gier na wasze telefony. Na koniec raz jeszcze przypominam o platformie GTArcade.com, do której link jest podany w opisie i na której możecie grać w różnego rodzaju gry mobilne i przeglądarkowe, gierki trochę bardziej rozbudowane, więc jeśli jeszcze czulibyście niedosyt, to wbijajcie na GT Arcade, link tak jak mówiłem w opisie. Ja ze swojej strony póki co dziękuję wam za uwagę, zapraszam was również na mój drugi gamingowy kanał, na którym mamy już prawie 170 tysięcy subskrypcji. Jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, to link jest oczywiście podany w opisie, albo teraz wyskoczy wam w prawym górnym rogu. Ja się z wami żegnam, lecę nagrywać kolejny odcinek na właśnie mój drugi kanał, no i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.